Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl łamane przez dział zagraniczne. Dziś moim gościem jest Natalia Nykiel, wokalistka, piosenkarka oraz autorka podcastu Zrozumieć Latino. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalio, najnowszy hit, szakirie. Jaka jest Twoja opinia? Oj, jest to piosenka, która zrobiła bardzo dużo zamieszania na całym świecie. Było wspaniale to na pewno obserwować, ponieważ Shakira ze swoją piosenką, która jest swoistym disem na byłego partnera, czyli Pique, który zdradził ją, Podobno, no osiągnęła. Nie wiemy na 100%. No no... Ona tak twierdzi, chociaż raczej wiemy. No tak. no. <laughs> umówmy się, umówmy się. Bije takie rekordy w streamingach, których po prostu świat Latino nie widział. No właśnie, zacząłem od tego, bo zaciekawiło mnie, mnie się nie podoba ta piosenka, mm -hmm. dlatego że ja słucham producenta bizarra Rapa od jakichś dwóch lat mm -hmm. i on robi super numery, a w tym mam wrażenie, że wszystko poleciał na takim najprostszym patencie, na jakim mm -hmm. mógł. Natomiast bardzo mi się podoba tekst i chciałem rozpocząć od tej piosenki, bo dla mnie jest ciekawe to, że ten tekst jest świetnie napisany, mm -hmm. przytłaczająca większość osób, która go komentuje nie zna hiszpańskiego. Mm -hmm. Ale to jest przyczynek do naszej dzisiejszej rozmowy, bo latino szeroko pojęte, a hiszpański konkretnie przebił się już do mainstreamu w znacznym stopniu, zaraz to z naszej rozmowie wyjdzie mm -hmm. i Shakira jest tego najlepszym, najnowszym przykładem. Ale wydaje mi się, że postać, od której tak naprawdę powinniśmy zacząć tę rozmowę, to jest Bad Bunny. Oczywiście, jeżeli słucham tego jacyś moi znajomi, to będą teraz niesmaczeni, <laughs> ponieważ ja cały czas o nim gadam. No, ale, no nie, właśnie, nie, nie ale nie da się o nim nie powiedzieć, no bo to jest aktualnie najpopularniejszy artysta na świecie. To jest artysta, tak. który jest trzeci rok z rzędu na Spotify'u jako numer jeden. Mhm. To jest trzeci rok z rzędu, tego się publicuje na całym świecie, globalnie tego się nie da pominąć. Ale jak sama mi wspominałaś w rozmowie, zanim byliśmy mhm. na antenie, nawet niektórzy zawodowi muzycy w Polsce nie wiedzą, kto to jest. Tak, faktycznie ten Bad Bani, on jest popularny globalnie, ale wydaje mi się, że do polskiego radia dochodziły jedynie te jego piosenki, takie featuringi, typu, mhm. nie wiem, z Cardi B, no bo Cardi B jest gdzieś tam bardziej rozpoznawalna. I faktycznie zaobserwowałam gdzieś tam na moich social mediach przy okazji tych spotify podsumowań tego roku i z tamtego roku, że pojawiło się kilka takich postów od znajomych muzyków na zasadzie, no dobra, ale to ja jestem chyba gdzieś w tyle, no bo kto to jest Bad Bunny? Najpopularniejszy artysta na świecie, ale jakby, żeby nie powiedzieć brzydko, jakby kto to jest. No dobrze, ale to dla osoby, która nigdy w życiu by o nim nie słyszała, na przykład mm -hmm. dla takiego muzyka, który się zastanawia, kim on jest. Gdybyś miała podsumować, kim jest Bad Bunny? Bad Bunny jest po prostu takim jamesy z Reggaetonu. Chociaż może nie, może JMZ bardziej powinien być Daddy Yankee, mm. jakbyśmy spojrzeli na reggaeton regga jako cały gatunek. On jest top, on jest teraz po prostu topem, najważniejszym artystą, nie tylko latynoamerykańskim. Jeszcze podsumujmy w takim razie, że to powiedziałeś, trzeci rok z rzędu, tak, najpopularniejszy tak, artysta na Spotify. Apple Music go też ogłosił artystą roku, do tego jako pierwszy hiszpańskojęzyczny album miał nominację do Grammy. Tak. I to nie w kategorii, bo nagrody grami mają kategorie jakby te główne, mhm. ale mają też podkategorie właśnie typu Muzyka Urban, jakieś takie przeznaczone powiedzmy też dla zagranicznych artystów, a on faktycznie dostał nominację w kategorii Najlepszy album globalnie, tak. właśnie ten w tej kategorii ogólnej. I jak wspominałem po raz pierwszy w historii jest to album hiszpańskojęzyczny, bo akurat w kategorii hiszpańskojęzycznej wygrał. To był tylko tak, nominowany. Tak. Miał też chyba najlepszy występ na Grami. Tak mi się wydawało przynajmniej, jak to oglądałem. W... Mówimy teraz o tym Grami, tak, tak, które, które się w tym roku. Tam. Tak, no to w ogóle było spektakularne, bo on przecież miał wejście. Nie wiem ile to trwało minut, ale może z siedem. Siedem minut na antenie, na Grami to jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo i on jakby to grami rozpoczynał i to nie było latin grami tylko to było zwykłe grami więc to jest naprawdę duża rzecz plus on też bardzo podkreślił w tym swoim występie tego te portorykańskie korzenie no tak, bo towarzyszyli mu lokalni muzycy, tak. towarzyszyli mu też artyści, pokazujący te takie wielkie głowy, które są charakterystyczne ten dla festiwalu. Dominikańczycy też tam byli. To jest bardzo ciekawe, bo oni z reguły się nie przebijają już tak bardzo jak Portugalczycy. Tak, chociaż to mam wrażenie, o z ostatnich latach się trochę zmienia, bo coraz więcej tej Dominikany widać na scenie muzycznej. Zaraz na niej wrócimy. No. Jeszcze jedną rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie, to jest to, że jest podsumowanie też zeszłego roku tras koncertowych. Nie mhm. okazuje się, że trasa koncertowa niego zarobiła 435 milionów dolarów. Tak. Czyli najwięcej w historii to jest pobicie rekordu Eda Sirena sprzed czterech lat. John I Johna. I Johna, Johna. Więc naprawdę mówimy o ważnej postaci. To jest w ogóle jeszcze o tyle ciekawsze, że on wydał dwie płyty w 2022 tak. roku i zdążył zorganizować dwie trasy koncertowe. W tym 2022 no tak. roku. I właśnie one wspólnie jakby osiągnęły ten wynik, bo jakby to było po prostu podliczenie tego całego roku. Pracowity chłopak. Bardzo. Nie no, w ogóle ja wydaję płyty, wiesz, co 4 lata i w ogóle za głowę się złapałam, jak on wydał drugą płytę w przeciągu kilku miesięcy dosłownie. Nie? Ja byłem zdziwiony, jak była pandemia, był taki ciężki lockdown i on po prostu nagrał płytę ze swoją dziewczyną w domu. Tak. Też tak było, że wypuszczał te numery gdzieś tam popołudniami tak. <grym> w zwyczaju sieci i też sięgały jakieś kosmiczną liczbę odtworzeń. No dobrze, ale zatrzymajmy się na chwilę. Dlaczego o tym rozmawiamy? Jesteś, jak sama teraz zresztą też wspominałaś, zawodową piosenkarką. Tak. I czy w Twojej ocenie faktycznie jest tak, że o światowej sławie, o gwiazdach typu Elton John wspomniany, albo Ed Sheeran, mm -hmm. można mówić dopiero w momencie, w którym oni przebiją się na rynku amerykańskim? Czy to jest mit? Podzieliłabym najpierw taki sukces globalny na takie dwie sfery: sferę zachodnią i tą sferę. Azjatycką. Mm. Bo jednak my mówimy o takim sukcesie globalnym bardzo w kontekście tej naszej kultury zachodniej, bo jakby to się do nas gdzieś tam przebija, a ten cały świat wschodni, cała Azja. Też jest ogromnym rynkiem i dla nich tam się dzieją kosmiczne absolutnie rzeczy. Tylko my jesteśmy trochę obok, bo jesteśmy z zupełnie różnego jakby kręgu kulturowego, uh -huh. więc to się do nas tak nie przebija, więc powiedzmy, że ja przynajmniej tak to widzę, że ten sukces globalny wiąże się właśnie z tą rozpoznawalnością typu Europa, Ameryki, no też Afryka, ale już w mniejszym stopniu i Azja też w mniejszym stopniu, bo oni mają swoje wielkie gwiazdy trochę. Okay. Nie? I co to przebicie w Stanach Zjednoczonych daje? Zatrzymajmy się przy tym mm -hmm. kręgu zachodnim. Pytam też cię dlatego, bo ja mam takie doświadczenia z przeszłości, że słuchałem muzyków hiszpańskojęzycznych, na przykład Manu Chao. Mm -hmm. To jest człowiek z mojego dzieciństwa, mm -hmm. z lat nastoletnich, urodzony we Francji, ale z pochodzenia Hiszpan, bardzo popularny w Ameryce Południowej. Tak. Byłem na przykład na jego koncercie w Buenos Aires. I on dawał serię koncertów na miejscowym stadionie, tam 40 tysięcy osób przychodziło. I było tak, że dwa dni miał być ten koncert, mm -hmm. ale tak było wielu chętnych, że musieli przedłużyć na trzeci. I mnie się wydawało, że Mono jest taką postacią no, szeroko rozpoznawalną, bo przecież miał też hity międzynarodowe, Megusta Stu na przykład, mm -hmm, tak. który swojego czasu wszyscy znali, czy tam Bongo Bong, tak się nazywa to no, tak, czy mister Bongo, coś jakoś jest. nie pamiętam tytułu dokładnie. A później zdałem sobie sprawę, że nie, że jednak tak nie jest, że na przykład w krajach skandynawskich niekoniecznie go znają, że w Wielkiej Brytanii go niekoniecznie znają, że w Stanach w ogóle mało kto go kojarzy, mm -hmm. mimo że mnie się wydawało, że każdy wie kim ten Manu Cho jest. Więc dlatego cię pytam, czy to jest tak, że jednak to przebicie w Stanach sprawia, że się rozpoznają również w tych miejscach, gdzie tego typu kariera w jakiś sposób niknie w oczach? Wiesz, można na to patrzeć z kilku stron. Na pewno, jakbyśmy spojrzeli na konkretne osoby, to historia każdej osoby jest zupełnie różna. No, no. Ale gdy patrzymy globalnie, to to, co jest najważniejsze w kontekście właśnie zrobienia takiej kariery, to są pieniądze. Umówmy się. Stany Zjednoczone to jest największy rynek na świecie od wielu już lat. Są tam po prostu największe fundusze. A prawda jest taka, że sam talent to nie wszystko. Talentów na świecie są naprawdę miliony, a dobrze jest po prostu znaleźć się w dobrym miejscu, w dobrym czasie i spotkać ludzi, którzy będą chcieli po prostu w to zainwestować, bo bez funduszy po prostu nie da się tego zrobić. Dobrze, oczywiście są pojedyncze przypadki, które wypłynęły gdzieś tam z YouTube, wypłynęły z SoundClouda, jak na przykład Bad Bunny, uh -huh. ale to mówimy tutaj gdzieś tam o już takich naprawdę przypadkach. Moim zdaniem taką właśnie pierwszą podstawową rzeczą są finanse i jeśli myślę sobie nawet o artystach, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, gdzie dla nas w Europie wydawałoby się, że sukces w Wielkiej Brytanii to już jest takie naprawdę wow. Dla artystów, którzy mają sukces tylko w Wielkiej Brytanii, właśnie tym krokiem dalej też są Stany Zjednoczone. Okej, okay. to cofnijmy się trochę w czasie. Mamy teraz tą eksplozję muzyki latino, do której zaraz wrócimy. Jakby mm -hmm. Babe Bunny jest najlepszym przykładem, ale nie jedynym. Natomiast cofnijmy się do Shakiry, od której zaczęliśmy mm -hmm. rozmowę. Ona w 2001 roku wydała swoją anglojęzyczną płytę, przefarbowała też wtedy tak. włosy na blond. Tak. I zaczęła robić tę międzynarodową karierę właśnie w Stanach. I to przypadło na czas, o którym mówiło się Latin Explosion. Mm -hmm. so, Ricky Martin, Mark Anthony, Jennifer Lopez, Shakira. Oni wszyscy śpiewali po angielsku. Tak. Czy ty podczas przygotowywania swojego podcastu spotkałaś się z wyjaśnieniami, dlaczego, czy może inaczej, bo dlaczego to jest oczywiste, mm -hmm. ale jak oni się z tym też czuli, że muszą nagrywać anglojęzyczne wersje swoich płyt, tak jak na przykład Shakira? Tu możemy sobie gdybać, bo chyba takich oficjalnych jakby zdań nie ma, ja nie znalazłam. Ale myślę, że w tamtym czasie być może ci artyści mieli to gdzieś tam narzucone z góry na zasadzie, że wytwórnia mówiła: "Jeżeli chcesz zrobić tę karierę, po prostu tak na grubo w cudzysłowie, to to musi być po angielsku". Tak samo kiedy na przykład w Polsce chcesz mieć hity w radiu, one muszą być po polsku. I jest od tego kilka, tak samo jak z tym badbaniem, jest też kilka przypadków, gdzie przebiły się piosenki też po angielsku. I tu na przykład, nie wiem, Margaret's Thank You Very much była takim dużym mm. fenomenem, że piosenka śpiewana przez Polkę po angielsku w tym polskim radiu stała się wielkim hitem. Ale generalnie to, co jest ważne i jest taką podstawą, to chyba jest taki właśnie wspólny język komunikacji. I na tamten czas tym wspólnym językiem komunikacji był jednak angielski też ta społeczność latino ta społeczność hispanik w Stanach Zjednoczonych być może nie miała też tak mocnego głosu w tamtym czasie żeby sobie to w pewnym sensie wywalczyć więc ci artyści po prostu w jakiś tam sposób podświadomie czy niepodświadomie musieli się dostosować do pewnego klucza tego, co się po prostu podobało ludziom. Uh -huh. Tego, co było na topie, tego, co było w modzie. No a tym takim kluczem też piękności w naszym kręgu właśnie zachodnim, no jest jednak blondynka, tak? Więc dlatego nie ma się co dziwić, że Shakira się przefarbowała na blond. Chociaż zaznaczmy, że to nie jest tak, że przefarbowała tylko swój naturalny kolor włosów, bo ona przez lata też w Kolumbii farbowała włosy na czerwono. I to też a, był taki no jej tak, wyznacznik przez, przez, tak, przez jakiś tak, tak, czas. Tak. Ale okej, okay, to zatrzymam się jeszcze tylko na sekundę, bo ten Latin Explosion kończy się mniej więcej właśnie 2002 3 Później ta linia się trochę wypłaszcza, ale jest jeszcze taki jeden moment. To jest 2004, kiedy wychodzi gasolina. Dla mm Dianki, -hmm. którego już wspominałeś, że on był, był takim James Z reggaetonu. Tak, 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 tak. Reggaetonu, jeżeli słucha nas osoba, która nie wie z jakiegoś powodu, jest to gatunek muzyczny, który narodził się w Panamie, ale to Porterykańczycy nadali mu kształt. M, kształt. Jest zresztą taki świetny podcast, który polecam. On jest tylko na Spotify, mm -hmm. bo został nagrany dla tej platformy. Nazywa się Loud i prowadzi go Evie Queen, czyli też taka wielka o, gwiazda. Super. Jest wspaniały, mm -hmm. bardzo gorąco polecam. Jeżeli nie słuchałaś, to jest absolutnie to muszę fenomenalne. Sprawić. Nie słyszałam. Chyba dwa lata temu wyszedł, dwa albo trzy. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, czym w ogóle jest reggaeton i jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy. to... Tak, i podkreślmy, że reggaeton to nie reggae, bo to też tak, tak, jest tak. często tutaj tak. mylone. Regeton nie jest reggaeton, prawda? <laughs> Natomiast wychodzi do Dianki Gasolina, 2004 rok. Piosenka, która robi niesamowite zasięgi. Tak. Jest absolutnie wszędzie. Ja pamiętam, wtedy zaczynałem studia i ona była w każdym klubie. I Daddy Yankee ją śpiewa po hiszpańsku, co jest też dość istotne, bo jest to piosenka o nasieniu męskim. Z czego też wielu odwierców nie zdawało sobie sprawy. Ach, tak, to jest z tymi reggaetonowymi właśnie piosenkami, że jak zaczniesz się wsłuchiwać tak. w tekst, to po prostu, no. I teraz pytanie, bo wiem, że po tym wielkie wytwórnie Majorsy, dla których ty też nagrywasz, stworzyły hiszpańsko oddziały. Ale dlaczego nic dalej za tym nie poszło? Dlaczego to był taki jednorazowy sukces? I dlaczego oni nie promowali w żaden sposób tej muzyki, mimo że wyraźnie chwyciła? Ojej, trudne pytanie. Na pewno nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że można na to spojrzeć jako na pewien rodzaj procesu, który się po prostu zadział. Bo to też nie jest tak, że Daddy Yankee sam wszedł, otworzył drzwi. I wyszedł. I jakby hmm. koniec. Nic się nie wydarzyło. Tylko mamy jakąś szybę, która została małymi młoteczkami po prostu wybijana przez lata. I została wybijana od Richiego Valensa, od La Bamby, przez Luisa Miguela, po Juanesa, po Shakire, aż doszła po prostu do Dadiankiego, który już naprawdę mocno tą gasoliną to szkiełko wybił. Być może nie do końca, bo mam wrażenie, że teraz Bad Bunny je dopiero zbił już tak ostatecznie. Ale też, gdyby nie cała ta historia, sam Bad Bunny by tego nie zrobił. To jest trochę tak, mam wrażenie, że że ten cały proces równa się trochę procesowi... Rośnięcia też tej społeczności Hiszpanii w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle bardzo ważne w tej całej historii. Na przykład, ja w swojej pracy licencjackiej poruszałam ten temat, dlaczego właśnie tak dużo Kolumbijczyków wychodzi poza ramy swojego kraju i może to mieć związek z ogromną emigracją z tego kraju w trakcie wojny domowej w latach 80. 90-tych właśnie do Stanów Zjednoczonych i podobną historię mogą mieć też inne kraje latynoamerykańskie, I dlatego ta społeczność tam rośnie i z latami, kiedy oni się gdzieś tam w tych Stanach coraz to lepiej. Czują, coraz się bardziej rozrastają, też nabierają więcej głosu. Znowu, wracając do tego wspólnego języka komunikacji, my uwielbiamy słuchać. Tego, co znamy. Wiadomo, my znamy też angielski, fajnie się słucha piosenek po angielsku, ale to nie jest nasz rodzimy język. A jednak dobrze nam wchodzi po prostu, bo trafia od razu w czuły punkt to, co ktoś do nas mówi, jednak po polsku, uh -huh. czy właśnie dla kogoś, kto się urodził z językiem hiszpańskim po hiszpańsku, mimo tego, że po prostu otaczają go hity po angielsku, które są z pierwszych list billboardów. Więc mam wrażenie, że najpierw, jak pojawiła się właśnie Shakira, to ta społeczność Hiszpanik mówiła: hej, jakby my tu jesteśmy, my jakby mamy moc, może jeszcze mówiła to z takim trochę wycofaniem, bo jednak trochę się dostosujemy do tego, co tu jest, czyli ten język angielski i ten taki właśnie kanon piękna, a już potem Daddy Yankee z tą piosenką Gasolina mówi, hej, my tu jesteśmy, ale my mówimy swoim głosem. I my tu jesteśmy, my też jakby mamy tą swoją kulturę uliczną. Chcemy mówić tym głosem nie tylko takiej wysokiej, nie wiem, klasy muzyki, muzyki takiej po prostu idealnie wyprodukowanej, no nie wiem, wyższej, tylko właśnie hmm. też tej ulicznej, bo tam też jesteśmy. I to był bardzo ważny moment właśnie dla Ameryki Łacińskiej, bo mam wrażenie, że na tego ddnkiego potem patrzyli wszyscy młodzi, którzy potrzebowali też kilku lat, żeby może dojrzeć do tego i stworzyć właśnie swoją wersję. yeah Regetonu. No i teraz mamy boom po prostu. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przy Daddy no. Yankee, bo dla mnie jest jeszcze druga rzecz ważna. 2017 rok. On występuje gościnnie u tak. Luis'a Fonsego w Despacito. Co, nienawidzę tej piosenki absolutnie. <laughs> Jak ktoś u mnie w busie zaczyna śpiewać D, to naprawdę otwieram prawie że drzwi w trakcie jazdy. No dobrze, ale czy patrząc na to właśnie z punktu widzenia zawodowej piosenkarki, czy chodziło tylko o to, że Justin Bieber zrobił swoją wersję, czy to wpisało się w jakiś szerszy trend? To, że Daddy Yankee tam występuje, jest taką dobrą klamrą dla naszej opowieści. Mm -hmm. Sprawdziłem wczoraj. Mm -hmm. 8 miliardów wyświetleń ma tak. ten teledysk. Zresztą kręcony w La Pella, czyli w takiej części San Juan, stolicy Puerto Rico, który jest też bardzo ważny. Teraz już podobno mniej, ale kiedyś była taką dzielnicą raczej biedoty. Mm -hmm. I naprzeciwko był jedyny klub nocny, gdzie na Puerto Rico grano w ogóle reggaeton, który się wtedy jeszcze Underground nazywał. Jeszcze nikt w ogóle też na to nie mówił w ten mm -hmm. sposób. Tam jest dużo w tym teledysku takich pokładów symbolicznych, które myślę, że dopiero rozumiesz jak się wgłębisz w to czym ten reggaeton i ta kultura jest, ale dlaczego właśnie ta piosenka? Bo ja... Też jej nienawidzę. Ja jej nie rozumiem. Mam takie wrażenie, że od 2017 roku jest postęp tego latino kroczącego do tego, co mieliśmy teraz właśnie w tym miesiącu przy przygramić. Tak, tak, bo to już autentycznie otworzyło te bramy już tak, tak naprawdę szalosko. Ale dlaczego właśnie to? Dlaczego? Owie. Było tak dużo dobrej muzyki, było tresy przez lata. Tak, <laughs> po prostu z doskonałą muzyką. Dlaczego ale no widzisz, no a dlaczego po prostu Disco Polo w tym kraju ma tak szeroką publikę? No właśnie, to są te pytania bez odpowiedzi, z którymi zostaniemy. Też umówmy się, reggaeton jest takim gatunkiem bardzo prostym, ukośnik prostackim no. bardzo często. I niestety, no ale prosta muzyka trafia najprościej. I to despacito jest bardzo po prostu chwytliwym numerem. Cayetrese jednak niesie za sobą dużo więcej treści, która może być trudno przyswajalna też mm. dla kogoś, kto zupełnie nie zna języka hiszpańskiego. A tutaj w zasadzie mu wystarczy, wiesz, że nauczy się despacito i tam dalej, już nieważne co się dzieje, ale dla tego polskiego słuchacza jest to już jakby... Mm. Już jest enough. Polskiego słuchacza nie interesuje Cayetrese. <laughs> No, no właśnie, a to... wiesz, Kajetresy trapują o polityce, o jakichś problemach. Rzadko tam się zdarzają takie bardzo chwytliwe mm. refreny. Oczywiście one są chwytliwe, ale też na swój sposób zupełnie inny. Powiedzmy, że to Kajetresy jest w pewnym sensie no, trochę takim alternatywnym zespołem, tak bym powiedziała, mimo ogromnego yeah, sukcesu ta, ta. komercyjnego, mm. ale w takim wydźwięku trochę alternatywnym. Dla państwa, którzy nie wiedzą, co to jest zespół Kajetresy, to jest zespół najczęściej nagradzany latynoskimi grami Ever w ogóle z Ameryki tak. Łacińskiej. I ma zresztą taką piosenkę Ameryka Latina? Latinoameryka. Którą omawiam w swoim podcaście. Zapraszam. omawiasz w swoim podcaście, dokładnie. Jest doskonały też do niej teledysk. Tak. To jest Ameryka Łacińska w Pigułce. To jest tak. niesamowite, jak można w jednej piosence zawrzeć cały kontynent, praktycznie. Tak, tak. To, Resi, to jest du, ogromna siła rezydenta. No. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to niech sięgnie do właśnie Twojego odcinka podcastu, ale chciałem się jeszcze na sekundę zatrzymać mhm. przy tym języku, bo Bad Bunny akurat sięga po tematy społeczne i polityczne i tak. z tej ostatniej płyty Umberano Sinti, czyli Lato Bez Ciebie on ma tę piosenkę El Pagon, którą grał na Gramis mm -hmm. w tym roku. El Pagon jest niesamowitą w ogóle piosenką, bo to jest film dokumentalny, ten teledysk. Ma 26 minut, zrobiła go Bianca Graulał, czyli taka znana dziennikarka portorykańska mm -hmm. i sama piosenka opowiada o przerwach w dostawach prądu, czyli coś, z czym Portoryko się zmaga bez przerwy i to jest bardzo gorący temat, ale też na przykład z prywatyzacją plaż, mm -hmm. że mieszkańcy tracą dostęp do tych plaż. I w teledysku można to sobie obejrzeć, mało tego, on jest z angielskimi podpisami, w związku z mm -hmm. czym każdy to zrozumie. Natomiast do czego zmierzam z tym wszystkim? Gasolina była o spermie i mało kto sobie z tego zdawał sprawę, bo też portorykański i hiszpański jest dość specyficzny. Ja mam też często takie wrażenie, że ludzie, którzy słuchają reggaetonu nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co jest w tych tekstach. To znaczy i z tej warstwy często mizoginistycznej, coraz ta. mniej, ale ona wciąż jest. I z tego seksualizowania w zasadzie wszystkiego dookoła, ale też z tego, że są na przykład takie rzeczy jak Elopagon, który jest wielkim hitem, a jest ewidentnie piosenką o wydźwięku takim silnie społecznym, politycznym. Czy twoim zdaniem to ma jednak wpływ, że ten język hiszpański po prostu jest bardzo melodyjny i nieważne, co w nim zaśpiewasz, to dobrze brzmi? Nie wiem, czy się trochę zapędzam z tym. <gry> wiesz co, no na pewno może tak być, że ten hiszpański jest dużo łatwiejszy, tak samo zresztą jak i angielski, dużo bardziej melodyjny do zaśpiewania, ale faktycznie, wiesz, to o czym mówisz, że poruszane są tematy społeczne, to się bardzo zmieniło, to się zmienia na świecie i to też się zmieniło w Polsce, że faktycznie zwracamy dużo bardziej uwagę na to nawet, że jak zaprosiłeś mnie i powiedziałeś, że jestem gościnią, a nie gość co jest super miłe i powinno się na to zwracać uwagę. Więc zwracamy coraz więcej uwagi właśnie na takie rzeczy i to się też dzieje w regetonie, no bo faktycznie te pierwsze lata, no to jest bardzo takie szowinistyczne teksty, no po prostu tragedia. A ostatnio jak byłam w mega szoku, jak właśnie Badbani wypuścił też piosenkę Yo Sola. Tak. Czyli Chyba w zeszłym, dwa lata temu. Mogło być więcej, dwa lata tak. temu, tak. Czyli ja tańczę sama, zresztą w nawiązaniu do Ivy Queen, mhm. do jej piosenki. I to jest jakby w tej całej kulturze, jak machismo, tego właśnie, że mężczyzna macho bierze, co chce. Ten badbani mówi: Ej, jakby, a może ja będę tańczyć sama? Jak ty mnie nie chciałeś, no to ja cię teraz nie chcę. To spada, ja sobie tańczę sama, bo perreo to jest właśnie ten styl tańca, taki bardzo, powiedzmy, sensualny. No i jeżeli kobieta go nie chce tańczyć z mężczyzną, to równie dobrze może sama tym tyłkiem powywijać i też nie ma w tym nic złego, więc tu badbani też. Jest taką mocną postacią i Bad Bunny też bardzo się mocno wypowiada, jeśli chodzi o społeczności LGBTQ. I nawet sam Ricky Martin jakiś czas temu właśnie powiedział, no, że on się stał taką trochę nową ikoną dla tej społeczności. Taką ostatecznie ikoną też nie będzie, no bo Bad Bunny jest jednak jakby heteroseksualnym mężczyzną, ale każdy taki głos, jest no po prostu tak. potrzebny. No, Ricky Martin w tym 99, jak nagrywał La Vida Loka, to nie mógł mówić publicznie tak. o tym, że jest gejem. Tak. A teraz już nie jest to większą Więc Tu problemem. mamy tak, tu mamy ogromną taką zmianę kulturową i też na inne tematy sobie pozwalają po prostu ci artyści w piosenkach i bardzo dobrze. Chociaż cały czas jest bardzo dużo w tym reggaetonie, też po prostu z takich strasznych tekstów. Nie, no, no jest, ale też mam wrażenie, że przez to, że reggaeton się rozlał z Portoryko do innych krajów latynoamerykańskich, to zaczyna się zmieniać ze względu na to. Nie wiem, może ja po prostu słucham takiej muzyki, ale mam wrażenie, że jest coraz więcej właśnie tematów, po pierwsze polityczno-społecznych, ale po drugie, że jest na przykład bardzo dużo reggaetonu lesbijskiego. <grym> I on jest taki też bardzo feministyczny w swoim wydźwięku. I na przykład widać to też u tego Bizarapa, u tego chłopaka, który jest z Buenos Aires, mm -hmm. który sam się w ogóle nauczył robić muzykę, wiesz, gdzieś tam z wideo z YouTube'a, czyli tego, u którego Shakira tak, nagrała, dla tak, 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 tak. Tak. osób, które nas słuchają, absolutnym. I u Bizarapa też występowały takie osoby, nawet z Portoryko. I mam wrażenie, że dochodzi do jakiegoś takiego odwrócenia znaczeń w tej muzyce, że teraz właśnie perreo jest bardzo często czymś takim wyzwalającym tak. dla kobiety, tak. a nie seksualizującym. Nie tak, wiem, się też nie zapędzał, ja się, wiesz co, ja się bardzo zgodzę, bo też ta nasza świadomość rośnie i rośnie też, zauważ, właśnie ta świadomość ciągnie za sobą jakby kolejne tematy właśnie i tej własnej wolności i dąży do tego, żeby był wolny dostęp do aborcji i jakby kobiety wychodzą na ulicę i mówią, że my się nie zgadzamy na tym, żeby nas zabijano, bo przecież Ameryka Łacińska ma ogromny problem z tym terminem feminicidios, czyli zabójstwem ze względu na płeć, właśnie przez... Te taką wieloletnią, wielopokoleniową kulturę maczo, która w naszym kraju cały czas jak nam się mówi, że ktoś jest smacza, to my kobiety sobie myślimy, mmm, ale fajnie, taki maczo to w ogóle ten... Nie, to jest bullshit. To jest po prostu jakiś straszny stereotyp, który po prostu powinno się zgnieść i wyrzucić do kosza, bo niesie ze sobą bardzo dużo po prostu złych rzeczy. Mnie bardzo to cieszy, że to widać w piosenkach, że kobiety są coraz bardziej wyzwolone, bo po prostu dąży to do jakiegoś takiego równego traktowania po prostu. Wróćmy jeszcze do popularyzacji szeroko pojętego latino. Czy. Ty się zgodzisz z tym, że krosowanie się też pomaga latynoskim artystom, bo wracając do naszego bizarrapa, Shakira jest pierwszą mega gwiazdą, która u niego wystąpiła, chociaż wcześniej występowały gwiazdy latynoskie, no na przykład Residente właśnie z Tresę na Nati Peluso. I nagrał Disa na J Balvina 7 -bit minutowego. Prawda? Czyli na kolumbijskiego wokalistę, z kolei o, bardzo, 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 bardzo popularnego. On zresztą się do tego później odnosił, że nie, że został źle zrozumiany. Że się nie, bawi, wcale mówił, nie ale... nazwałem J Balvina rasistą. Każdy jest zmierza do tego, że równocześnie Bizarrep jest chłopakiem, który ma te gwiazdy u siebie, ale też ma takich artystów, którzy są mało znani. Jakiś tam miejscowych raperów, którzy później po prostu się wybijają, wiesz, mają te miliony wyświetleń na YouTubie i stają się popularni. I ja mam wrażenie, tylko że ja nie zajmuję się zawodową muzyką, mm -hmm. więc to jest właśnie pytanie do Ciebie raczej jako do wokalistki. Czy to jest normalne? Bo mam wrażenie, że latynosi po prostu mega się krusują, że bardzo często duzi znani wokaliści albo wokalistki nagrywają z mniej znanymi osobami, które później same robią kariery i robią to też dla kolejnych. Czy to jest specyfika latynoskiego rynku muzycznego, czy to po prostu zaczęło się w ostatnim czasie jakoś bardziej też upowszechniać? Bo mam wrażenie, że Drake też tak robi, mhm. czyli kanadyjski wokalista. Mhm. Ale nie wiem, czy tak to działa gdzie indziej. Ja generalnie lubię sobie szukać korzeni takich sytuacji właśnie w historii, mm. bo dla mnie właśnie ten rynek latynoamerykański muzyków jest po prostu bardzo solidarny ze sobą. W związku z tym, że oni są świadomi tego, jak wiele osób musiało właśnie tym młoteczkiem stukać dla nich w szybę, żeby oni mogli robić to, co robią. Jak bardzo, jakby oni jako społeczeństwo musieli jakby się wspierać historycznie w ciągu ostatnich stu lat, gdzie wydarzyło się mega dużo po prostu złych rzeczy na tym kontynencie, musieli być ze sobą razem, więc mam wrażenie, że oni trochę teraz jako właśnie ta społeczność mają to poczucie właśnie wspierania się i to jest ten Latino Gang uh -huh. który się pojawia po prostu w tych piosenkach. Chciałam też o tym właśnie wspomnieć. Mam na swojej karteczce z notatkami właśnie wypisane Latino Gang, że to jest bardzo popularne, że oni te featuringi ze sobą robią i to na pewno ich bardzo też mocno napędza no zobacz nawet na ostatniej płycie właśnie Badbaniego Badbanie zaprosił tą Lisa Umet z Bomba Stereo, mm -hmm. która jest zespołem już takim w miarę popularnym nawet w Europie nawet w Polsce byli e, nawet byli w Polsce, byłam ostatnio na koncercie, było super ja właśnie nie miałem, że tak nie byłem tak no. i to jest zespół zupełnie no, niezwiązany z regetonem, bo oni robią taką jakąś mieszankę elektroniki z popem karaibskimi prostu rytmami. to jest chyba Selva Elektronika jakoś się tak, stały ten gatunek tak. kolumbijski super zespół leż. grał też na Open że w ogóle kilka hmm. lat temu, także gdzieś tam się pojawia w tej Polsce, mimo tego, że nie ma hitów w radio. No i ten Bad Bunny właśnie zaprosił tą Lisa omet, i po prostu jej zasięgi tak wywaliły w kosmos. Był taki szał na koncercie, jak ona zaczęła śpiewać ten numer, że faktycznie no, jest ta solidarność między nimi i to jest jakąś na pewno cechą charakterystyczną, bo nie powiedziałabym, że w Polsce coś takiego występuje. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przy narodowościach, bo mamy teraz dużą nadreprezentację portorykańczyków, co wiąże się z tak. tym, że reggaeton zdominował od czasu Despacito listy muzyczne. Ale poza nimi mamy, jak sama też wspominałaś, bardzo dużo Kolumbijczyków, którzy też robią międzynarodowe kariery. Tak. Ten Balwin wspomniany, czy Maluma, czy Karol G. W ogóle no, można wymieniać jeszcze te osoby. No i oczywiście Shakira, ale ona jest trochę innej lidze, więc tak, 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 ja tak. jej akurat nie wrzucam do tej grupy. Dlaczego właśnie Kolumbijczycy? Dlaczego akurat z tego konkretnego kraju jest tak dużo muzyków, którzy robią karierę i w Stanach, mm. i już poza Stanami? Ja bym powiedziała jeszcze, że jeśli mówimy o tym rynku Stanów Zjednoczonych, mm. to jeszcze na pewno jest spora załoga z Meksyku. No tak, tak. Ja dokładnie o tym pisałam pracę licencjacką, którą przeczytałam przed tym wywiadem po raz kolejny i w życiu bym nie pomyślała, że przeczytam swoją pracę licencjacką jeszcze raz i że w ogóle ty ją przeczytasz, że ktokolwiek no, więcej. To, żebym zainteresowałem. ją zainteresowałem. Promotorką była moja znajoma. Tak. Dodałem, bardzo mnie to zaciekawiło w pewnym momencie, że faktycznie te trzy kraje wybijają mm. się i okazuje się, że te trzy kraje mają też politycznie i historycznie bardzo dużo wspólnego właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, no bo samo Portoryko jest terytorium zależnym, niezrzeszonym, no bo nie jest stanem, tak, no ale powiedzmy, że... Danym, tak. tak. No więc siłą rzeczy jest przepływ ludzi, informacji, pieniędzy i tak dalej. To może tylko wytłumaczmy: Portugańczycy mogą bez wizy osiedlać się w Stanach Zjednoczonych, podejmować Dokładnie. tam pracę, mimo że. Jakby to już że nie będziemy... mogą głosować na przykład na prezydenta tak. i nie są, że Portoryko nie jest stanem. Tak, to tak. No i trwa dyskusja, czy powinien się stać, czy nie, ale to tak, już to jakby jest temat podcast, Tak, tam. tak, tak. Po drugie Meksyk, no ale to Meksyk jest bezpośrednim sąsiadem, więc siłą rzeczy tam też jest ten przepływ ludzi i faktycznie jak analizowałam listy billboardu z ostatnich 20 lat, to bardzo dużo było zespołów z Meksyku, ale wcale nie popowych, wcale nie reggaetonowych, tylko właśnie muzyki regionalnej. Mhm. I byłam zaskoczona, bo właśnie obok tych wielkich takich nazwisk które my też znamy z radia, było pełne jakiś band, Banda de Tijuana, Banda Sonore. Po prostu otwierasz to na YouTube i masz nagle takich grubszych panów z tymi instrumentami w tych kapeluszach meksykańskich, i się zastanawiam w ogóle o co chodzi, ale to pewnie też o tym pogadamy tak, jeszcze się do No i właśnie tym trzecim krajem, którym mocno widać, to jest Kolumbia. A Kolumbia z tych krajów południowoamerykańskich, już patrząc, no bo nie ma bezpośredniej granicy ze Stanami, ani nie jest jakoś tak specyficznie z nimi związana, ale Kolumbia przez ostatnie 50 lat dostała największą pomoc, od Stanów Zjednoczonych, po prostu ze wszystkich krajów latynoamerykańskich, w związku właśnie z tą wojną z narkotykami, z wojną domową z partyzantkami FARC. Kolumbia też, na przykład, wspomogła Stany Zjednoczone w ataku na Irak jako hmm. jedyny z krajów latynoamerykańskich. Kolumbia jako jedyna nie poszła w lewo w pewnym momencie na tym kontynencie południowoamerykańskim. Hmm, teraz poszła po raz pierwszy w historii. Teraz po raz pierwszy, no tak. tak, ale. Ma no, pierwszy raz prezydenta, który jest lewicowy. Tak, Zresztą byłym partyzantem, to jest, no, dajmy, no, jest zeme DC Tak, to... zobaczymy, no, co się wydarzy. Więc ta Kolumbia jest tak związana politycznie, bo była zawsze powiedzmy takim najgrzeczniejszym w stosunku do Stanów Zjednoczonych krajem mm. z tej Ameryki Południowej, więc w związku z tą pomocą bardzo dużo ludzi mogło wyemigrować właśnie do Stanów w latach 80. -tych, 90. -tych dostawali azyl. I być może z tej społeczności też się wywiązał taki przepływ właśnie i ludzi i informacji no i też pieniędzy. No bo umówmy się, tu się też trochę o te pieniądze rozchodzi. Okay, a Taka jest, jest moja teoria. Czy jest jakiś też powód, dlaczego tak dużo? kolumbijskich muzyków i muzyczek wokalistek przede mm -hmm. wszystkim, które osiągnęły sukces pochodzi właśnie z Medellin. <laughs> Czy jest coś, coś za tym stoi, e... że z tej konkretnej części Kolumbii? To już moim zdaniem jest po prostu magia tego miasta bo jeżeli macie plany odwiedzić Kolumbię, albo byliście kiedyś w Medellin, to myślę, że wszyscy się zgodzimy tutaj, że jest to miasto absolutnie magiczne, miasto jakiejś takiej wiecznej wiosny z takim super vibe'em i tutaj powiedziałabym, że to jest takie właśnie miasto dające dużo dobrej energii, no bo jednak Bogota byłaby taka trochę, wiesz, przygważdżająca. Nie wiem, czy komuś by się chciało robić słoneczny reggaeton w Bogocie, znaczy na pewno ktoś tam taki jest, ale okoliczności nie sprzyjają. A to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo jednak z moich ulubionych raperów hiszpańskich, KCO. Mm -hmm. On był współzałożycielem takiego zespołu Wielorost del Verso, To jest taki starszy już daty raper. Ja bym go porównał na polskie, to do Sokoła na przykład. On przeszedł załamanie w pewnym momencie psychiczne i musiał na jakiś czas się wycofać z rynku muzycznego. I on wtedy się wyprowadził do Medellin, mm -hmm. wyemigrował tam, siedział, nie pamiętam ile tam czasu, z półtora roku, z dwa lata i wrócił ze świetną płytą. Był taki mikrodokument, gdzie on opowiada, że specjalnie właśnie wybrał Medellin, bo to wszystko, co teraz powiedziałaś, sprawiło, że on odbudował się psychicznie mm -hmm. i mógł wrócić do tego nagrywania muzyki. Więc może faktycznie coś tam jest, poza tym, co się wszystkim kojarzy ze względu na serial Narcos. Tak, tak. To może faktycznie to Medellin jakoś działa na twórczość artystyczną. To wszystko, co wiemy z serialu Narcos, naprawdę, jeśli chodzi o Kolumbię, możemy sobie położyć z boku, bo ten kraj ma tak dużo do zaoferowania, że aż szkoda skupiać się tylko mm. po prostu na tej historii. Również rowerowo, to też jest twoja pasja. Tak, jedynie, rowerowo. Ja ostatnio poznałam dwie dziewczyny z Kolumbii, właśnie mm. rowerzystki, kolarki, z którymi jechałam przez Alpy i jakie obserwuję teraz na Instagramie, to one takie trasy pokonują w tej Kolumbii, tak pięknie, przez te doliny kawowe. Mm. Nawet te okolice bogoty, które są bardzo górzyste, no, jest najpiękniej na świecie. Nawet widziałam, że ostatnio Anemic van Fleuten, która wygrała Tour de France kobiecy, też trenowała w Kolumbii. Także Kolumbia jest mocno znana właśnie z tego, że można tam fajnie pojeździć rowerem. Jeszcze sięgniemy tylko do jednego kraju, mm -hmm. zanim podążymy dalej z rozmową. Bo wszystko, o czym teraz mówimy, to jest język hiszpański. Tak. Tymczasem mamy tutaj takiego słonia w pokoju. <laughs> Dobrze nazwane, tak. Brazylia ma kosmiczne zastępy wybitnych. Muzyków. Tak. Od lat, od lat, od lat, od lat. I ma oczywiście własny rynek, też bardzo prężny, i tak dalej. Natomiast jedyną osobą, która wybiła się w ostatnich latach na karierę międzynarodową jest Anita. Specyficzna też wokalistka, która zaczynała od nagrywania fanku, który jest zupełnie odmienny od tego, co większość ludzi myśli, jak słyszy nazwę Funk. Mm -hmm, tak. Bo... I w ogóle to nie ma nic w związku jakby z fankiem, który my znamy, powiedzmy. Reggaeton to nie reggae nie no, Jakby tak. mają wspólną nazwę, ale tam jakby trzon jest inny. Natomiast Anita w tym roku też była nominowana do Gramis. Tak. Osiąga mnóstwo różnych sukcesów, też ma trasy międzynarodowe i tak dalej, ale piosenka, z którą była nominowana, jest po hiszpańsku. Tak. Ona w ogóle śpiewa bardzo dużo że po hiszpańsku, zresztą z Kolumbijczykami ma dużo tak. wspólnych duetów i też od jakiegoś czasu śpiewa po angielsku. Ty przez jakiś czas studiowałaś, mieszkałaś też w Portugalii swoją tak, drogą. Dlaczego hiszpańskojęzyczni artyści robią te kariery, a ci portugalskojęzyczni, mimo tego, że są wybitni, mhm. nie robią? I Anita musi nagrywać w innym języku. Faktycznie ja, będąc w Portugalii, dopiero odkryłam, co to znaczy fanki brazileiro, bo okazuje się, że grano to w każdym absolutnie klubie, i teraz, jak będę odwiedzać Portugalię, to absolutnie pójdę do jakiegoś klubu, żeby do tego potańczyć, bo to jest coś zupełnie innego niż reggaeton. I ostatnio widziałam jakiś wywiad w ogóle z Anitą, i Anita powiedziała, że badbani no suena en Brazil. Na zasadzie, że badbani jakby tak nie rezonuje w Brazylii jakoś bardzo. A wiadomo, ci Brazylijczycy go znają. Ale to nie jest tak, że on jest tam jakimś królem, bo mam wrażenie, że ten fanki brazylijski jest takim trochę level up od reggaetonu. Mm -hmm. Że to jest taki po prostu. Muzycznie że dla, na pewno, że ta. tak, że dla Brazylijczyków ten reggaeton jest taki, hmm, taki lightowy bardzo, bo ten Jak funk... Duplo yoga. Tak. I Lego. tak. <laughs> Trochę tak. Więc tu na pewno jest ta różnica. Ciężko powiedzieć, co z tą Brazylią, bo faktycznie ta Anita, wszystkie te piosenki, które śpiewa po hiszpańsku są największymi hitami. Ten Volver z J Balvinem Downtown, z Cardi B, a te portugalskie jakoś nie trzymają. No może trochę chodzi o to, że tu nie ma właśnie... Tej podbitki Stanów Zjednoczonych. No aż takiej, nie? W tych Stanach nie ma takiej diaspory brazylijskiej, żeby można było o nią oprzeć na przykład, nie wiem, trasę koncertową. A dla wokalistów po prostu hiszpańskojęzycznych oni mogą objechać cały kraj, sprzedać miliony biletów i generalnie całe publiki będą hiszpańskojęzyczne. To wróćmy do Stanów mhm. i porozmawiamy przez chwilę o Latynosach urodzonych już w Stanach. Mhm. Ja myślę o dwóch wokalistkach. Pierwsza to jest Becky G. Po raz tak. pierwszy ją widziałem równo 10 lat temu. jak Jakbyście ona nagrała, tak, więc... jak się zastanawiali, Becky G to jest taka piosenka, a mi Tan Majores, tak, to jest właśnie ona. Jest ona. Ale zaczynała w 2013 z piosenką Becky from the Black, mm -hmm. gdzie na końcu teledysku pojawia się Jennifer Lopez, bo to jest nawiązanie oczywiście tak. do Jenny from the Block, się still, piosenka Jennifer Lopez. No właśnie. A tam z kolei jest Bitnac wyjęty sample, którzy są z pochodzenia chyba z Dominikany, ale nagrywali już po angielsku, tak mi się wydaje, te fleciki, które tam aha, aha. jadą. I oni też to samplowali chyba z Dominikany, tak mi się wydaje jakoś. Więc mamy tutaj dużo pokładów. Tak. Ale do czego zmierzam? Ta Becky G była bardzo dobrą raperką, ale rapowała po angielsku, jeszcze wtedy była dzieckiem, miała chyba 17 lat, jak wyszedł ten pierwszy teledysk. I na pewnym etapie, ona jest z pochodzenia Meksykanką, ale wychowywała się już w domu hiszpańskojęzycznym, ale na ulicy mówiła po angielsku i tak dalej. Mm -hmm. I ona w 2016 roku nagrała pierwszą płytę po hiszpańsku, i od mm -hmm. tamtej pory zaczęła bardzo dużo nagrywać po hiszpańsku i robić takie trasy. Jest też Kali Ucis, która jest z pochodzenia kolumbijką, tak. ale urodzoną i wychowaną w Stanach. I ona drugą płytę nagrała po hiszpańsku, i singiel z tej płyty był pierwszym, który pozwolił jej wejść na te szczytowe miejsca właśnie Billboardu, czyli tej najważniejszej amerykańskiej listy. Mm -hmm. To są dwa przykłady, ale jest ich trochę więcej. Natomiast pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem to pomaga trochę teraz w karierze, jak przejdziesz nagle na hiszpański, że jesteś dwujęzyczna, że masz większym Liczność. One obie tłumaczą, że to jest powrót do korzenia. Uważam, że to jest dość szczere. Mhm. Czytałem z nimi wywiady i widziałem, że tam nie ma jakiejś takiej kalkulacji, ale czy może być tak, że dziś po prostu się też trochę opłaca nagrywać po hiszpańsku? To jest na pewno trend który cały czas idzie w górę i można to nawet zauważyć po niektórych utworach w Polsce, że coraz częściej artyści się odwołują. No nie mówię, że śpiewają całe utwory po hiszpańsku, ale gdzieś tam odwołują się, czy to do bitu właśnie fanki brazylijskiego, czy do bitu reggaetonu, czy nagrywają jakieś po prostu takie straszne piosenki właśnie o narcos. Taki był, <śled> to była taka po prostu straszna piosenka, za którą ten ktoś, kto to zrobił, powinien pójść do więzienia. No w każdym razie gdzieś tam widać, że idzie ten trend. Z drugiej strony, jeśli myślę sobie o takich dziewczynach urodzonych w Stanach, które najpierw coś tam próbowały po angielsku, no to też myślę sobie o Selenie, uh -huh. która no w latach 90., gdzieś tam jej marzeniem było śpiewać po angielsku, ale ojciec ją bardzo namawiał jednak żeby ona śpiewała po hiszpańsku i faktycznie Oglądałam ostatnio właśnie serial o niej i na koncercie właśnie w Meksyku. Ona chciała zaśpiewać tą piosenkę po angielsku i wszyscy po prostu stali na nią, patrzyli w ogóle, nikt się nie ruszał i generalnie jakby ktoś po prostu gwoździa wbił w tą publikę. Masakra. I dopiero tych piosenki hiszpańskiej tych ludzi gdzieś tam poruszyli, więc może wynika to no jednak z tej kultury, którą się te dziewczyny otaczały na początku i oglądały Beyoncé, oglądały Jennifer Lopez. Nie jak fajnie, żeby śpiewać po angielsku. Która zresztą grała w filmie Selenę swoją drogą. Tak, prawda? która grała w filmie wow. Selene. Z drugiej strony myślę sobie też, że takie dziewczyny mogły w Stanach Zjednoczonych doświadczyć pewnego rodzaju dyskryminacji w związku z tym, że pochodzą z rodzin właśnie latynoamerykańskich, i też dlatego mogło ich to jakoś tam odwodzić od nagrywania po hiszpańsku przez jakiś czas ale dopiero dorosły w którymś momencie do tego, że ej, nie ma się czego wstydzić i że to jest super. W Stanach Zjednoczonych ci ludzie hispanik mogą się kojarzyć po prostu z osobami, nie wiem, które sprzątają, które zarabiają zdecydowanie mniej, które robią jakieś takie podstawowe rzeczy, a nie z wielkimi gwiazdami. Dlatego tak trudno też było przebić ten mur. Oczywiście, nie wszyscy tak uważają, nie chcę tu generalizować, ale chcę też zwrócić uwagę właśnie na ten pewien problem z rasizmem i z taką dyskryminacją, bo też dla wielu tych ludzi z Ameryki Południowej przyjazd do Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy oni mają kolor naprawdę lekki brąz, są po prostu mulatami, i oni dopiero tam orientują się, że są czarni. Mhm. Tak, to jest powtarzający się tak. motyw. Ja pisałem z kolei swoją pracę magisterską o afro mm -hmm. Pisałem głównie o Ameryce jednak Łacińskiej, więc się nie skupiałem na Stanach Zjednoczonych, ale jak szukałem materiałów, to pamiętam też takie rzeczy. Tak mówił na przykład Sean Dogs, z Cypress Hill, który jest czarny. Mm -hmm. W jakimś wywiadzie o tym mówił, że któregoś razu musiał wypełnić jakiś kwestionariusz państwowy gdzieś tam, mm -hmm. w jakąś dotację jeszcze we wczesnych latach kariery. I było pytanie, gdzie się rasowo mnie stawia. I było albo, że jesteś Latynosem, albo, że jesteś czarna. Mm -hmm. A on jakby no, wyrastał w domu hiszpańskojęzycznym, czuł się stuprocentowym latynosem, no, ale czuł się też czarny, bo no tak. jednak dorastał w Stanach i to był dla niego ważny ten hip-hop i tak dalej. On się czuł taki rozbity i wydaje mi się, że faktycznie wiele osób, które przyjeżdża do Stanów dopiero tam nagle jest wrzucone w taką nową kategorię, szczególnie jeżeli są z Karaibów. Tak, tak. To jest też taka kwestia, która cię kształtuje też przez lata i do której też trzeba dorosnąć, żeby sobie znaleźć właśnie te swoje miejsce w tym wszystkim. Kali Ucis tu jest w ogóle super przypadkiem, bo ona w wspaniały sposób teraz wobec tych swoich Piosenkach, łączy zarówno hiszpański z angielskim. i tak. ona śpiewa jeden wers po hiszpańsku, drugi po angielsku. I słuchasz tego, i w ogóle nie masz takiego trigera, że ej, tu w ogóle zmienia się język, w ogóle nie wiem o co chodzi, tylko to jakoś tak super się płynnie tego słucha, te piosenki są naprawdę ekstra. Caliucci to naprawdę fajny pop. I jeżeli jeszcze tak mówimy o tej Kolumbii, to chciałam zaznaczyć, że faktycznie Porto to jest cała po prostu armia reggaetonowców. Ale to, czym się różni Kolumbia od Puerto Rico, to jest to, że Kolumbia faktycznie ten reggaeton umie robić, mm. ale Kolumbia jest dużo bardziej różnorodna. Z Kolumbii pochodzi bardzo dużo zespołów właśnie też popowych, rockowych, które też wojują listy przebojów i to jest taki wyznacznik właśnie, że ta Kolumbia ma sporą różnorodność też muzycznie. No dobrze, to... Pogadajmy przez chwilę o samej muzyce mm -hmm. i odnieśmy się do Cayetrese, które był już tu przywoływany. Mm -hmm. Resitante to był wokalista, a bisitante to był producent muzyczny. Tak. I mnie się też Cayetrese bardzo zawsze podobało, dlatego że to był reggaeton, ale on brzmiał inaczej od wszystkiego innego. I Bissitante naprawdę robił różne przedziwne rzeczy z tą muzyką. 15 lat temu to było bardzo świeże. I on jakiś czas temu dał wywiad dla Rolling Stone'a, gdzie powiedział, że nie podoba mu się ten obecny trend latynoski. To skracam, to mm -hmm. dużo więcej głębi było w tej wypowiedzi, ale z zróbsza to się sprowadzało do tego, że on powiedział, że wszystko brzmi tak samo. Mm -hmm. Że wszystko teraz brzmi jak reggaeton. Pry, tak. Jest też ogromny wzrost zainteresowania tą muzyką taką, powiedzmy, około reggaetonową w całym Meksyku, który zawsze stał popem i rokiem bardzo mm -hmm. silnie. Tak? Mówimy o jednak mieszkańcach miast. Nie odnoszę się teraz do tych wszystkich koridos na wsi, tylko o dzieciakach z miasta. No jednak to było popowo, rokowo. Czy ty myślisz, że jest taka szansa ze względu na ten sukces, że ten reggaeton po prostu tak silnie się na wszystkim odciska, że... Ktoś, kto nie jest latynosem, może zacząć muzykę latynoską postrzegać jako właśnie reggaeton. Mówię o tym też dlatego, bo mam wrażenie, że był taki czas, że wszystko, co było salsą, brzmiało automatycznie jak muzyka latynoska. W sensie, mm -hmm. że ludzie kojarzyli salsę z latynoskością, mimo tego, że ona powstała w Nowym Jorku, to automatycznie ją przepisywano wiesz, do Meksyku, do Argentyny i tak mm -hmm. że jak oglądałeś jakiś film amerykański, to bardzo często jakaś ta salsa leciała w tle, bez względu na to, gdzie się mm -hmm. działa akcja filmu. Czy z reggaetonem może się teraz stać to samo i czy w związku z tym możemy się spodziewać polskiego reggaetonu w niedługim czasie, tak jak mamy polskie reggae? i, o, i polskiego reggaetonu na pewno się możemy spodziewać. Nawet nie tylko polskiego, ale europejskiego reggaetonu. Hmm. Myślę, że to już się dzieje zdecydowanie. Nawet moi znajomi z Erasmusami pokazywali, słuchajcie, jest córka założyciela Lamborghini hmm. i ona się nazywa Netta Lamborghini albo jakaś Lotta. No, nie pamięta, w każdym razie córka. I ona jest Włoszką, mm. i ona robi reggaeton. Bardzo jest to ciekawe, wszystko co ona robi. No, ciekawe w takiej kategorii guilty pleasure, ale, ale polecam <laughs> okay, sprawdzić, więc sprawdzę to, to sprawdzę. na pewno już się dzieje. Druga sprawa. Czy to będzie odbierane muzyka latynoska tylko jako reggaeton? To już jest chyba taka kwestia indywidualna, no bo jeżeli ktoś chce to sobie skojarzyć, to sobie tak skojarzy, jeżeli ktoś chce poszukać głębiej, to na pewno więcej tej muzyki znajdzie dużo większej właśnie różnorodności. No do nas najwięcej dochodzi reggaetonu, ale też nie powiedziałabym, że ta fala ciągnie ze sobą tylko reggaeton? No dobrze, to to poczekaj, to, to na koniec no. w takim razie. To jest moje ostatnie pytanie. Okay. Czy myślisz, że może przyjść coś po reggaetonie? Dlaczego? Dlatego, że Spotify opublikował chyba dwa miesiące temu, albo pod koniec roku, albo na początku tego rynku. Nie pamiętam dokładnie, ale takie zestawienie, jak zmieniają się trendy w muzyce latynoskiej. Mm -hmm. Dwie trzecie tego, co ma reggaeton, ma w tej chwili muzyka z Meksyku. Mm -hmm. I bardzo ciekawe jest to, że ta muzyka z Meksyku to jest to wszystko, co wymieniałeś, czyli te regionalne style, szczególnie do różnego rodzaju, czyli dla osób, które nas słuchają, trzeba sobie wyobrazić właśnie starszych mężczyzn. <laughs> W kapeluszach tak. z gitarami, duża sekcja dęta tak. i śpiewanie takich serenad w zasadzie, takich tak. ballad. Ale takich wiejskich. Wiejskich takich. takich że po prostu maryna kocha tak. jakiegoś tam józka i chciałaby mu tak. po prostu powiedzieć coś przez piosenkę. Są też wersje takie uspołecznione. Jest na przykład Manda Firma, która mhm. jest takim zespołem, który gra korridor, ale takie nowoczesne. I oni się też nie ubierają już w kapelusze, tylko bardziej wyglądają jak David Bowie trochę. trochę tak. I spoko, Ja lubię sobie puścić jakąś jedną czy dwie ich piosenki, ale ja puszczam więcej niż dwie. To już mam dość. Mm -hmm. I rozumiem, że w Stanach po prostu Meksykanie tego słuchają, bo tym się kojarzy z domem, z domem babci z wakacjami. Tak. Ale czy to ma szansę się przejść? Pytam też dlatego, bo w moim domu świętą jest Rosalia, mm -hmm. <laughs> która, która ma po prostu status <laughs> niesamowity. I Rosalia też się trochę wybiła na robieniu takiego trapu, regetonu i tak ale ona cały czas gra to swoje neoflamenko, tak. który jest trudnym stylem. Nawet samo, wiesz, wyklaskanie dobrego rytmu, taki kompas tak. we flamenko nie jest prostą rzeczą. Nawet jej hiszpański jest bardzo trudny. Nawet jej hiszpański jest <laughs> bardzo trudny, to tak. Ja to nie prawda. rozumiem ani słowa, jak ona śpiewa <laughs> absolutnie. No w ogóle zrozumieć, jakby śpiewaczy flamenko, a jeszcze jak są z kadeksu albo z Jerez to już najgorzej. No ale generalnie zmierzam do tego. Czy twoim zdaniem te inne style muzyczne, bo w Kolumbii jest dużo takich, które moim zdaniem się świetnie by przyjęły. Kumbia jest najbardziej znana. Ale no właśnie chciałam powiedzieć, że moim marzeniem jest to, żeby zaraz po reggaetonie przyszła po prostu kumbia. Okay. I jest milion kont na YouTube, gdzie gdzieś tam po prostu DJ-e przerabiają piosenki typu Beyoncé, Harry Stylesa właśnie na kumbie. I to są absolutnie moje ulubione kanały. Jest to coś wspaniałego. Bardzo polecam. A inne rzeczy? Czy myślisz, że to jest zbyt jednak egzotyczne, żeby kiedyś się korido przebiło? Oj, korido wydaje mi się, że faktycznie może być bardzo abstrakcyjne jak dla nas. Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że to korido też tak funkcjonuje trochę właśnie jak Disco Polo, że ono jest bardzo szeroko, ale jego nie ma w radiu. No wiadomo, że jest w TVP, na koncertach, no ale to mów mi się, jest jakiś taki po prostu wymysł panów na wysokich szczeblach. Nie wiem, na ten moment wydaje mi się to abstrakcyjne, ale też ciężko powiedzieć. Co się przebije dalej? No, ja życzyłabym po prostu artystom latynoamerykańskim, żeby za tym nurtem reggaetonu pociągnęło po prostu wszystkie inne wspaniałe gatunki, które się tam dzieją, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo. Ostatnio nawet przeczytałam, właśnie przygotowując się do swoich odcinków, że na przykład Peru jest bardzo słynne z panku. I, tak, tak. To prawda, tak. I że w ogóle ten punk narodził się w Peru, zupełnie no, nieświadomie trochę. Tak, tam z Ciczem oni to łączą. No, no, więc tak, jeżeli mogłabym takie życzenie wystosować, to chciałabym, żeby ten reggaeton pociągnął za sobą dużo, dużo więcej. Okej, okay, to zakończmy takim życzeniem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Przypomnę, że dziś moją była Natalia Nykiel, czyli oczywiście świetna wokalista, której płyt i piosenek można słuchać po polsku, ale też autorka podcastu Zrozumieć Latino. Na razie jest jeden. Sezon, który zakończył się dwa lata temu. Tak. Ale niedługo będzie drugi, tak? Ale niedługo będzie drugi. Właśnie nad nim pracuję i myślę, że pierwsze odcinki ukażą się w maju. Także zapraszam serdecznie. To wszystkim, którzy chcą zrozumieć, co słuchają i co stoi za tak. niektórymi piosenki, które znają z radia czy z pop kultury bardzo serdecznie polecam, bo jest to bardzo dobrze przygotowany podcast, który dobrze wyjaśnia to tło tych nagrań. Super bardzo, dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!